Każda matka kocha swoje dziecko. Matka zawsze wie, co dla jej dziecka najlepsze. Syna rodzi się dla świata, a córkę dla siebie. Już w dawnych czasach powstawało sporo podręczników dobrego wychowania dla córek. I tak, według Sebastiana Patrycego z wychowanie córek było o wiele trudniejsze od wychowania synów. Masz córki, strzeszczała ich, nie okazuj im łaskawej twarzy. Czyli, Generalnie wychowanie kobiet wiązało się z ograniczeniami. Ale dzisiaj świat się zmienia i zmieniają się nasze relacje i oczekiwania wobec naszych rodziców, a zwłaszcza wobec naszych matek. Dlatego dzisiaj bierzemy na tapetę relacje matka-córka, bo jest to jedna z najważniejszych relacji w naszym życiu, która albo może nas uskrzydlić, albo wysłać na terapię do końca życia. Dlatego wita Was dzisiaj Kasia i Karolina. Tytuł dzisiejszego odcinka brzmi Relacja matka i córka. Dlaczego to takie trudne? Jest tak, że my mamy obecnie ogromne wymagania wobec naszych matek. A kiedyś podobno wystarczało nam, że potrafiły karmić i dbać, aby dziecko się nie zabiło. Więc jeżeli dziecko doczekało wieku samodzielnego, to znaczyło to, że matka się spisała. No i wychodzi na to, że w zasadzie kiedyś dzieci bardziej się hodowało niż wychowywało, bo rzeczywistość była wokół strasznie ciężka i nasze babcie i prababcie przeżyły obie wojny światowe, na przykład również na polskich wsiach powszechnie panowała przemoc. Spadek z czasów pańszczyźnianych, gdzie chłop obrywał od pana, przychodził do domu i bił żonę, żona biła dziecko, a dziecko psa. I zawsze na końcu tego wszystkiego była dziewczynka na końcu tego łańcucha pokarmowego i łańcucha przemocy. Z kolei w XIX wieku w rodzinach mieszczańskich i szlacheckich dzieci się nie zauważało. Całowało się Muti na dobranoc, po tym jak opiekunka przebrała do snu i tyle. W złym tonie było w ogóle zajmowanie się dziećmi. Uważano przytulanie dziecka za coś szkodliwego. Gdy w drugiej połowie XIX wieku, na przykład słynna cesarzowa Sisi zadecydowała karmić swoje dzieci piersią, to wtedy wybuchł ogromny skandal na dworze austro-węgierskim. To było po prostu coś niepojętego. Czyli właśnie, pomimo tego, że to było działo w przepychu i u sfer uprzywilejowanych, a wcześniej mówiliśmy o chłopstwie, o sferach najniższych, to tu i tam brakowało czułości, brakowało autentycznej więzi, tylko właśnie była hodowla zamiast wyposażanie dziecka, w takie cechy, o których dzisiaj właśnie będziemy tutaj rozmawiać. Było trudno i możemy śmiało powiedzieć dzisiaj, że bywamy ofiarami ofiar. Że nasze matki zostały wychowane same w określony sposób, ich matki zostały wychowane przez swoje matki i tak dalej, i tak dalej. I część z nich na szczęście nie przynosiło bezmyślnie tych wzorców w przyszłość bo mnie tak wychowano w związku z tym ja będę robić to samo, tylko że próbowały coś zmienić i nasze pokolenie wyciąga również swoje wnioski i wprowadza swoje zmiany. Co ważne, rośnie też psychologiczna wiedza i świadomość. Dlatego o tym też rozmawiamy, bo uważam, że nie jesteśmy dzisiaj skazani na bezmyślne kopiowanie szkodliwych wzorców. Znam wiele historii kobiet, które na przykład nie zdecydowały się posiadać dzieci, bo miały świadomość, że mają tak ciężkie doświadczenia wyniesione z domu rodzinnego, że czuły w sobie, że nie będą w stanie przeskoczyć tego, żeby być lepszą matką dla swoich dzieci. Gdzieś tam coś im zostało wgrane i miały siłę, żeby to zauważyć i żeby to zanegować, ale może już nie czuły się na siłach, żeby wgrać sobie nowe oprogramowanie. Nie miały w ogóle innej instrukcji obsługi. Zwłaszcza, że często właśnie daje się nam również bardzo dobre rady na temat tego, co powinniśmy w życiu wybierać i jak dzieci wychowywać, i to również są często właśnie rady powtarzane bezmyślnie z pokolenia na pokolenie. Łatwo się w tym pogubić. I właśnie często te rady i wychowawcze, i na życie dają nam. Kobiety, które same nigdy w życiu nie były szczęśliwe. Niemniej jednak wciąż je dają. I co więcej, jeszcze czasami, kiedy my staramy się robić inaczej, to powoduje bardzo duży bunt i opór w rodzinie. Jakże to? Przecież u nas postępowało się w taki a taki sposób. Przecież tak świetnie się sprawdziło. Co to znaczy, świetnie się sprawdziło? No właśnie. I taka matka daje nam wskazówki, wytyczne postępowania, właśnie, o których czasami na przykład. Ma przekonanie, że one świetnie zadziałały, chociaż tak naprawdę jej życie o tym nie świadczy. Druga rzecz jest taka, że tak jak wspomniałaś, coraz bardziej powszechna wiedza psychologiczna. Kiedyś, tak jak powiedziałaś w cytacie na samym początku, dla córek, dla dzieci nie można było być zbyt łagodnym. Potrzebna była ta kindersztuba, ten dystans, dziecko trzymane w dyscyplinie. To jest sługa. I nawet może ludzie byli w święcie przekonani o tym, że to jest dobre, i nagle okazuje się po latach, że. To nie jest dobry model. Nasze pokolenia z kolei były niechwalone, i więc wszyscy uważali, że dobrze pójść w drugą stronę. Nagle dzieci trzeba chwalić, po czym okazało się, że to chwalenie też nie jest znowu takie dobre, więc też. Czasami w tych modelach wychowawczych nie jest tak na bieżąco łatwo się odnaleźć. Bardzo często, jeżeli my same mamy poczucie, że gdzieś były deficyty, że gdzieś nasi rodzice nie sprostali, no to jak same mamy dzieci, to wahadło przeginamy już totalnie w drugą stronę. Idziemy w kompletnie inną bańkę. Właśnie, nas nie chwalono, teraz my będziemy dziecko chwalić za wszystko. Tylko, że jak dziecko jest chwalone za wszystko zawsze, to no nie wie w czym jest dobre. No bo jeżeli ja tylko kiwnę paluszkiem, a wszyscy... Klękają na kolanach i mówią: Och, i ach. No to, to o co tu chodzi, to nie ma żadnej wartości. Ta wiedza może być też zaskoczeniem, może dla niektórych osób, że y, matka, rodzic przesadnie chwalący jest też uznawany za rodzica toksycznego. A przecież dziecko, nawet bardzo małe podświadomie, czuje, że nie może być we wszystkim dobre i przez to czuje się też nieważne. Czuję, że te słowa właśnie nie mają żadnej wartości. Nie I... ma informacji też o sobie zwrotnej żadnej. Bardzo duża zmiana społeczna jest też taka, że dzisiaj nie każdy musi mieć dziecko, i drugie pytanie jest takie: czy każdy powinien mieć to dziecko? Bo wiele historii, które dzisiaj też przytoczymy, wskazują na to, że te deficyty wychowawcze, które mają niektóre osoby, jednak raczej by je predestynowały do tego, żeby tych dzieci nie miały. I żeby nie przenosić pewnych wzorców dalej. Na początku przytoczyłyśmy taką znaną maksymę. Każda matka kocha swoje dziecko. No więc w świetle przykładów, które za chwilę przytoczymy, chciałabym zapytać, a czymże jest miłość? Janet McCardy była gwiazdą kanału Nickelodeon i występowała m.in. w bardzo popularnym serialu komediowym iCarly. To była złota dziewczynka Ameryki. Jej twarz widniała na billboardach, na koszulkach, czasopismach. Jej życie wydawało się idealne, wydawało się uosobieniem spełnienia marzeń każdej nastolatki, do momentu, kiedy dorosła jest Janet, zaszokowała wszystkich po śmierci swojej matki, wydaniem autobiografii o dosyć kontrowersyjnym tytule: Cieszę się, że moja mama umarła. Wow! W tej biografii między innymi Janet opowiada o Cenie Sławy, o swoich problemach z alkoholem, o swoich ogromnych problemach z zaburzeniami odżywiania, ale przede wszystkim jej matka, która wdawała się idealną, wspierającą jej karierę przyjaciółką, no okazała się potworem. Janet opowiada o tym, że do 12 roku życia jej matka myła jej włosy, goliła jej nogi. I co szokujące, wykonywała jej między nimi badania piersi i pochwy w celu wykrycia guzków nowotworowych. Tutaj warto podkreślić, że matka Janet zmarła na nowotwór i zachorowała już kiedy Janet była bardzo małą dziewczynką i w opowieściach właśnie Janet opowiada o tym, że szantażowała swoim stanem zdrowia córkę, że Janet przez całe życie czuła się odpowiedzialna i była przerażona tym, że jej złe zachowanie, jej niepowodzenia Wpłyną na pogorszenie stanu zdrowia matki. No to jest też związane z taką dziecięcą omnipotencją, tak? Jako etapem rozwojowym, że dziecko ma często poczucie, że ma magiczny wpływ na przykład na swoich rodziców bądź na dzieje świata. I to jest taka dziecięca fantazja, czyli dzieci lubią wyolbrzymiać swój wpływ, bądź właśnie sobie wyobrażać, że ich złe zachowanie jest w stanie spowodować jakieś niebywałe konsekwencje, w zasadzie magiczne. Dzisiaj, kiedy czytamy takie relacje, że do 12 roku. Roku życia właściwie traktowała ją jak żywą lalkę, kompletnie ją zagarnęła, i no, dziewczyna nie miała prawa do, do swojej intymności, nie miała prawa do swoich myśli, była kontrolowana na każdym kroku. I ona, Janet opowiada, że była zachwycona tą relacją. Była zachwycona, że ma z mamą tak niesamowitą więź, że może mamie powiedzieć o wszystkim. Jak sama mówi: Och, mama i ja mamy związek, który jest wyjątkowy. Tylko, że po latach zrozumiała, że to nie była przyjaźń, tylko to było znęcanie się. Wtedy jej się wydawało, że jest kochana, bo ona jeszcze nie wiedziała, że ona została pożarta. Co więcej, Janet nigdy nie chciała być aktorką. Jej matka była niespełnioną aktorką, a kariera jej córki była tak naprawdę realizacją jej niespełnionych marzeń, i do tego była bardzo bezwzględną i cyniczną bizneswoman. Janet wspomina takie momenty, kiedy mama ją przytulała. I mówiła do niej, mam nadzieję, że nigdy nie urośniesz, że na zawsze pozostaniesz moją małą córeczką, na zawsze pozostaniesz dzieckiem. O Boże! Niby niewinne, mm -hmm. nic nieznaczące. Jesteś, jesteś laleczką, a nie żywą istotą. Janet, jako bardzo drobna na swój wiek dziecięca aktorka, miała dzięki temu więcej ról. Bo mogła grać, będąc na przykład dziewięciodziesięciolatką, mogła grać rolę znacznie młodszych dzieci, co było bardzo w cenie, bo wiadomo, że była bardziej sprawna, lepiej się słuchała niż jak mówiła o, o innych dzieciach i jej konkurentkach jej mama, niż te rozwydrżone siedmioletnie bachory. Janet opowiada, że kiedy któregoś dnia odkryła, że zaczynają jej jako 11 11 latce rosnąć piersi, wpadła w przerażenie. Bo wiedziała, że rozczaruje mamę, że mama będzie niezadowolona z tego, że ona rośnie, że straci rolę, że straci po prostu miłość swojej matki, że stała, przestanie być mamusi małą laleczką. I jej mama oczywiście bardzo ubolewała nad tym, że ona rośnie, że już nie jest małą dziewczynką, i Janet przerażona zapytała się swojej mamy, mamo, czy jest jakiś sposób na to, żeby zatrzymać ten proces dorastania. No i na początku jej mama się zaśmiała z tego, ale po kilku dniach, jak wspomina Janet. Wróciła do niej z pewnym rozwiązaniem. Strzelaj, czy wiesz z jakim? Nie, ale bardzo się już boję. W ogóle boję się sytuacji, w której dziecko czuje się tak odpowiedzialne za humorki swojej mamusi, że jest skłonne zatrzymać naturalny proces rozwojowy, takim jak gośnięcie i dojrzewanie. No, nie pomyliłaś się, rozwiązanie było delikatnie rzecz ujmując bardzo kontrowersyjne, okrutne. Mianowicie mama Janet powiedziała jej, tak, jest pewne rozwiązanie, zatrzymanie tego procesu, jest to deficyt kaloryczny. Jej matka namówiła ją i konsekwentnie wprowadziła ją w problemy z zaburzeniem odżywiania, bo jak się pewnie już domyślacie, zakończyło się to dla niej anoreksją, z którą boryka się do dziś z problemami, z zaburzeniami pokarmowymi. Razem liczyły kalorie, bo przecież mają taką świetną więź. Tak. Razem przygotowywały posiłki, razem myślały o tym, razem patrzyły na wynik na wadze, kiedy Janet gubiła kolejne kilogramy i powoli zaczynała po prostu, mówiąc wprost, wyglądać jak trup na chorągwi. Ale to... wszystko po to, aby zadowolić mamusie i ją uszczęśliwić, i bo nie... w końcu jest między nimi taka bliska więź. Co dalej opowiada Janet, że jej stanem zdrowia, zaniepokojeni byli producenci, że dwukrotnie podsłuchała rozmowy kiedy poszła do lekarza, że lekarz powiedział, że matka powinna się przyjrzeć temu, że ona bardzo mało je, że być może jest to już anoreksja. Ona wtedy pierwsza raz usłyszała to słowo. Matka oczywiście to zupełnie zbagatelizowała, powiedziała, że zupełnie nie zwróciła uwagi, żeby Janet nie jadła, skłamała. Druga sytuacja była taka, że trenerka tańca powiedziała, że jest bardzo zaniepokojona tym, że Janet tak traci wagę, i że dziewczynka inna z jej grupy miała ten sam problem. Powiedziała do matki Janet: Słuchaj, może chcesz namiary na dobrego specjalistę od problemów właśnie yy, z anoreksją. Matka powiedziała po raz kolejny, że ona nie, nie zauważyła nic niepokojącego, i Janet później zapytała mamy: Mamo, co to jest anoreksja? A matka jej odpowiedziała: Nie przejmuj się tym. Konsekwentnie realizowała swój plan, nie dbając o to, że zagraża życiu, zdrowiu, a być może nawet życiu swojej córki. Janet dorastała i jak sama mówi, nigdy nie chciała być aktorką. Któregoś dnia zamarzyła o pisaniu. Jej mama była wtedy w szpitalu, całą drogę jadąc do swojej mamy, była bardzo dumna, wiozła pod pachą napisany przez siebie scenariusz. No słuchajcie, mała dziewczynka napisała scenariusz. Wydawać by się mogło, że każda matka będzie z, jej dum z niej dumna. I ona z takim nastawieniem rozpromieniona pojecha do swojej chorej mamy, mając nadzieję, że mama będzie z niej dumna i że poprawi chorej mamie humor. Matka od progu powiedziała, co masz pod pachą? I ona wydukała, że y, mamo, napisałam scenariusz. I Janet myślała, na pewno mama jest pod wielkim wrażeniem, będzie ze mnie dumna. I w pewnym momencie posmutniała. No więc mała Janet, będąc zaniepokojona, że może rozczarowała swoją mamę, się zapytała, o co chodzi. I mama powiedziała, że... Mam nadzieję, że nie wolisz pisania od grania. Jesteś taką dobrą aktorką, naprawdę świetną. Janet powiedziała, że wtedy było jej wstyd, że mogła być tak głupia i przywieźć mamie i w ogóle pokazać jej scenariusz i tak ją rozczarować. I że mogła mieć pomysł na swoje własne życie, bo przecież jej życie nie było jej własnością, tylko własnością mamusi. No ale mama Janet się nie zatrzymała na tym i powiedziała jej wiesz, nie mogłabym znieść tego, że jesteś pisarką. Pisarze są tacy obleśni i mają wielkie, tłuste dupy, a ty masz taki zgrabny aktorski tyłeczek. Chyba nie chciałabyś być pisarką z takim wielkim dupskiem. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to odsyłam was do tej wstrząsającej autobiografii, ale na koniec tej historii chcę jeszcze opowiedzieć o tym, że Janet jeszcze za życia swojej matki chciała się wyrwać spod jej wpływu. To była jej oczywiście jedna z historii, kiedy próbowała zająć się tym, co ją naprawdę interesuje i dojść do swojego głosu. I robić to, co ją, a nie matkę uszczęśliwia. I na przykład, kiedy poznała chłopaka, jej matka wysyłała do niej SMSy, że jesteś małą dziwką, jesteś wstrętnym potworem, jesteś obrzydliwa, jak mogłaś się tak zachować, że Janet ją podejrzewała, że nawet anonimowo wysyłała szkalujące ją posty w internecie i nakręcała jej fanki przeciwko niej, dlatego że śmiała się od niej odsunąć. Tak, musiała ją ukarać. Ale zrewanżuje ci się równie okropną historią. Kiedy przygotowywałam się do odcinka jeszcze naszego o idolach, idolkach, autorytetach i takich tam, to chciałam jako jedną ze swoich idolek przedstawić postać Marii Riwy. Maria Riwa to jest córka Maglenty Dietrich, która napisała książkę o tym, jak wyglądało jej dzieciństwo, dlaczego uważam ją za osobę zasługującą na, na głęboki szacunek że ona to przetrwała, nie powieliła tych wzorców, założyła szczęśliwą rodzinę, stworzyła szczęśliwy związek i ma dzieci, wnuki i zrobiła wszystko inaczej. Więc wzrusza mnie to, powiem, ogromnie i, i wielki, wielki szacun właśnie, bo, bo wiemy, jak trudno jest nie kalkować pewnych wzorców. Co jest naprawdę ciężkie w takiej sytuacji, że jak okrutni by nie byli nasi rodzice, no to jednak przecież w połowie my jesteśmy naszymi matkami, no. to jest nasz materiał genetyczny i to jest niesamowity ból i wyrwa w sercu, że ktoś, kto jest tobie tak bliski, może ci zadawać tyle cierpienia. Dziecko kocha swoją matkę, dziecko kocha ją bezgranicznie i dziecko na pewnym etapie nie jest w stanie ocenić krzywdy, która jest mu wyrządzana. Więc Maria Giwa, oczywiście, dopiero musiała nauczyć się widzieć, w czym jest. I napisała książkę pod tytułem Marlena Dietrich. Prawdziwe życie legendy kina. Rzecz upublikowało wydawnictwo Znak. Cóż, słynna aktorka, diwa filmu i sceny, niezapomniana Lola Lola z Błękitnego Anioła. No była zjawiskowa, była też kobietą niezwykle odważną, pamiętajmy. Jej poświęcenie dla alianckiej armii, a poczynając od tego, że najpierw powiedziała wielkie nie i fuck off umizgującemu się do niej Hitlerowi nazistom i nazistom i nie przyjęła tych wszystkich po prostu proponowanych jej niesamowitych przywilejów i bogactw, tylko wyemigrowała do Stanów, gdzie potem związała się z armią amerykańską i występowała dla żołnierzy. Naprawdę jej postawa wspierająca armię była absolutnie godna podziwu. Mówię o tym dlatego, żeby też wiedzieć, jak bardzo różne oblicza w bardzo różnych sytuacjach potrafią mieć niektóre postaci. Więc to wszystko jest prawda o Maglenie, ale prawdą jest jeszcze to, że była patologicznie toksyczną matką. Po pierwsze urodziła swoją córkę Magię jako bardzo młoda mężatka i potem właściwie do Niemal na stu późnych lat ubierała swoją córkę Marię w dziecięce sukieneczki. Wiązała jej kokardki i takie sukieneczki tutaj odcinane na górze. Są takie zdjęcia, no wygląda to słuchajcie totalnie karykaturalnie, bo Maria wtedy już jest całkiem dużą dziewczyną, do tego dosyć pulchną. Wygląda absolutnie groteskowo. Czemu na to robiła? No bo właśnie to, ją, to chciałam zapytać. Bo to ją odmładzało. wow. Ona po prostu miała małe dziecko, a jak to, no jedzie tutaj, słuchajcie, wspaniała Maglena, gwiazda kina i ona ma nagle mieć takie duże dziecko, to by znaczyło, że nie jest jeszcze bardzo młodziutka, czyż nie? Tak, jakby dziecko mogło zaszkodzić jej wizerunkowi. Magia ogólnie była chowana w odosobnieniu i w zasadzie jej jedynym zadaniem życiowym było służyć mamusi, jako jej pokojówka, garderobiana, powiernica sekretów i służąca w jednym. Na przykład, gdy Maglena wychodziła na scenę, tylko jej córka wiedziała, jak zamontować na niej specjalną bieliznę korygującą, taki specjalny stelaż, który miał czynić jej figurę jeszcze bardziej ponętną. No i Magia była powiernicą tego sekretu, że Maglena nie jest idealna. Przecież ona nie mogła powierzyć tego sekretu pierwszej, lepszej garderobianej, która mogłaby to wypaplać. Również zadaniem Magii było katalogowanie korespondencji Magleny z jej kochankami od dziecka. Była czymś w rodzaju również sekretarki. Jej zadanie nie polegało na niczym innym poza służeniem swojej matce, również właśnie jako powiernica różnych sekretów i zwierzeń absolutnie nieodpowiednich dla uszu dziecka dotyczących spraw seksualnych, dotyczących kolejnych aborcji, którym poddawała się jej matka i wszystkiemu temu, o czym co najwyżej mogłaby powiedzieć przy kieliszku wina swojej koleżance, ale. Po co, z kogo miała córkę? Obraz bardzo niedojrzałej kobiety, tak jak powiedziałaś, która bardzo młodo urodziła dziecko i chyba zapomniała o tym, że komunikat powinien być dostosowany do wieku odbiorcy. Ta książka jest pełna opisów naprawdę wstrząsających, ale to co było dla mnie najbardziej takie bolesne, to te fragmenty, które dotyczyły zwierząt. Bo Maria bardzo kochała zwierzęta. Zawsze prosiła, żeby mieć jakiegoś pieska i gdy otrzymywała jakiegoś pieska i tylko obdarzyła go miłością, ten piesek natychmiast zostawał jej odebrany i odsyłany daleko od niej. Bo dlaczego coś miało zaprzątać tyle uwagi dziecka? I czy mogłaby kochać bardziej może tego pieska niż swoją mamusie? Tak, oto Bardziej chodzi. go uwielbiać. Powinna całkowicie skupić się na matce i wielkiej swojej miłości i oddaniu do tej jakże wybitnej persony. Maglena mówiła cały czas o magii dziecko. Bardzo rzadko używała jej imienia. Jak rozmawiała z jej ojcem, rudym to mówiła Rudi, dziecko zrobiło to a tamto. Tak jakby dziecko nie miało imienia, i tak jakby została jej odebrana indywidualna tożsamość. Jedyne czym była to właśnie dopełnienie matki. No i Maria w pewnym momencie bardzo szybko się zorientowała, że kiedy tylko dostanie jakiegoś pieska i obdarzy go uczuciem, to za wszelką cenę musi ukrywać to przed matką, musi udawać obojętność dla tego zwierzęcia, bo wtedy jest szansa, że dłużej będą mogli być razem. I ta mała dziewczynka tak szybko się tego nauczyła. Nauczyła się pewnej jakiejś podwójnej gry, aby przetrwać. Może zacytuję Marię, która mówi o swojej matce. Kiedy mówiła, inni jej słuchali. Kiedy się poruszała, wszyscy patrzyli. Miałam trzy lata, gdy dotarło do mnie, że nie mam matki. Ja należę do jej wysokości. Straszne. Tak, historia magii Riwy i jej matki, Magdaleny Dietrich, dowodzi, że powinno istnieć coś takiego jak prawo jazdy na macierzyństwo. Tymczasem matką może zostać każda kobieta, która zaszła w ciążę tylko z tego faktu, że biologicznie jest do tego zdolna i postanowiła urodzić. Czytałam i słyszałam też od wielu kobiet bardzo wiele traumatycznych historii dotyczących relacji z ich matkami, które dały im życie, a poza tym wszystko inne poszło. Jak gdyby nie tak. No i wystawiły za to bardzo wysoki rachunek, tak jakby dziecko samo zmusiło matkę swoją, żeby no zostało urodzone. I zobacz w tym cytacie. Należy do jej wysokości. No właśnie, należy. Syna rodzi się dla świata, a córkę dla siebie. I ta wersja takiego toksycznego zawłaszczenia, traktowania dziecka jako własność, może się dziać na kilka sposobów. Czasami nie do końca oczywistych. Tutaj podałyśmy dwa naprawdę skrajne przykłady, ale, na przykład, y, służy temu również agresywne krytykowanie, ciągłe podważanie i niszczenie córki. Córka pozostaje we władaniu takiej matki i co robi? Cały czas stara jej się przypodobać stara się cały czas zasłużyć na uznanie mamusi, czyli ta pępowina nigdy nie zostaje odcięta, czyli co chwilę coś robisz, żeby się mamusi podobało i ta gra może się nigdy nie skończyć, chyba, że w końcu zaczniesz pracować z dobrym terapeutą. Więc tak, jest to również gra w zadowalanie mamusi wieczne, jest bardzo podstępną grą, która nigdy nie pozwala nam wytworzyć jakiejś swojej indywidualnej tożsamości i stanąć naprzeciwko kobiety, która dała nam życie jako odrębna dorosła Istota. To się możemy tak kręcić w kółko. Drugim, mniej jeszcze oczywistym sposobem, czy pomysłem, jak traktować swoje dziecko jako własność i w jaki sposób je zawłaszczać, jest, uwaga, darzenie dziecka nadmiernym uwielbieniem. Zresztą ten element miał miejsce w historii, którą opowiadałaś, tak? Że córeczka była przekonana, że są z mamusią tak wspaniale, tak fantastycznie. I mamusia jej mówiła, że jest takim po prostu totalnym cudem. Tylko że właśnie. Taka mama traktuje swoją córkę jako w ogóle absolutny dziesiąty cud świata, co wydaje się, no, chyba fajnie, nie? Chyba fajnie być kochanym, uwielbianą przez własną matkę, powiemy, no bo przecież cóż w tym złego? No chyba fantastycznie. Tylko, że dzieje się to w pewien niezdrowy sposób. To znaczy, taka matka uwielbia swoje dziecko i je piedestałuje, ponieważ jak gdyby z tego powodu, że ono jest przedłużeniem jej. Czyż mogłoby być niedoskonałe coś, co pochodzi z żywota mojego amend, co jest przedłużeniem mnie? Przedłużenie mnie musi być doskonałe. No i jaka tutaj jest pułapka? Znowu traktowanie jako część mnie. Mini mi nie ma indywidualnej tożsamości. Jedna nasza koleżanka miała taką historię, że mama ubierała ją w takie same sukienki do zdjęć i nie tylko, jakie sama nosiła. Tak? Była tylko mamy. I ta dziewczynka właśnie wspominała bardzo często, że mimo że jest dzisiaj bardzo atrakcyjną kobietą, nie odstaje od swojej mamy absolutnie. To mówi, że te wspomnienia no z pozoru fajna zabawa. Ja i mama w takich samych sukienkach. Ona może dla niej było traumatyczne przeżycie, bo jej mama była niesamowicie piękną kobietą, a ona na jej tle czuła się jak takie brzydkie kaczątko. Dla niej to była niesamowita trauma, że w tych dwóch sukienkach po prostu jak na tacy widać te mankamenty, że ta matka królowa piękna wspaniała i ona takie byle co. Taka matka nie postrzega takiego dziecka jako osobnej istoty, tylko jako swoją Kalkę, kopię, a kopia jest tylko kopią. Poprzez to uwielbienie takiemu, takiej córce jest czasami trudniej od wewnątrz dostrzec, że to jest bardzo dla niej niezdrowe, że w tym uwielbieniu, które ma i w tym właśnie takim piedestałowaniu swojej małej córeczki, jako stanowiącej przedłużenie mnie, ta matka nie dostrzega w tym dziecku indywidualnej tożsamości, która może inaczej myśleć, inaczej czuć, która na przykład może chcieć być pisarką, a nie. A kto Bo Matka gwiazda, tutaj podał się przykład gwiazd w dosłownym tego słowa znaczeniu, ale matka przekonana o tym, że jest gwiazdą i ósmym cudem świata. Przecież nie wpadnie na to, że to, co ona proponuje może nie jest najlepszą wersją wydarzeń. Oczywiście, a dziecko jak jest małe, to bezgranicznie mamy wierzy. Tylko że na tym etapie nie uczy się w ogóle słyszeć swojego wewnętrznego głosu. Nie uczy się w ogóle słyszeć i postrzegać siebie sama. Taka córka jako indywidualną, odrębną, tak? Czyli może mającą na przykład inne potrzeby, wartości i, i marzenia. No bo przecież mama już dawno za nią wybrała, a ponieważ każda matka kocha swoje dziecko i każda matka chce dla swojego dziecka jak najlepiej, to przecież wybrała dla niej najlepiej. Schody zaczynają się zwykle, jak dziecko wchodzi w okres dojrzewania, jeżeli ma szczęście. Bo jak nie ma szczęścia, to dużo, dużo później, kiedy jest już kompletnie wypalone zawodowo, może wypalone w życiu rodzinnym, i okazuje się, że wszystko, co do tej pory robiło, nie ma dla niej. Bądź dla niego zupełnie żadnego sensu. Ponieważ wszystko było ręcznie sterowane przez mamusię i taka córka w ogóle wybierała tak naprawdę nieświadomie wszystko to, żeby podobało się mamie i nigdy nie nauczyła się właśnie słuchać swojego wewnętrznego głosu. No tak, ale jeżeli ma szczęście, no to może przejść dosyć ostry bunt w wieku nastole nastoletnim. Jak wiemy z grubsza, okres buntu nastoletniego jest bardzo trudnym doświadczeniem dla bardzo wielu osób, ale prawda jest taka, że jeżeli on przejdzie, Przebiegnie dość ostro, to takie dziecko dużo szybciej się dowiaduje, co jest jego, a co jest matki. Ma szansę właśnie się zindywidualizować, ma szansę się odseparować. Wspomniana Janet jeszcze kiedy mówiła o tym scenariuszu, z którego była taka bardzo dumna i z tego, że tak marzy o tym, żeby pisać, to powiedziała o tym, że. Aktorstwo jest dla niej czymś fałszywym, to jest mówienie cudzym tekstem, to jest mówienie nie swoim głosem i ona powiedziała, że w pisaniu ona poczuła niesamowitą wolność, bo może w końcu napisać swój tekst. Może w końcu przemówić tym swoim głosem, którego no, matka niestety nie usłyszała, a co więcej, bo zresztą skrytykowała jej scenariusz, że to takie odtwórcze, że to nic ciekawego, więc bagatelizowała ten jej głos. Ale to jest właśnie to, co ty mówisz: to przemówienie swoim głosem, ona tą chęć poczuła bardzo wcześnie. Niezwykle symptomatyczne. I w ogóle też właśnie w takim okresie dojrzewania, jak dochodzi do takiego buntu i do takiego poszukiwania siebie w odegwaniu do matki, no to zwłaszcza dramat się zaczyna, kiedy córka znajdzie jakiegoś partnera. Tutaj w przypadku Janet też mieliśmy to fantastycznie zilustrowane. I zemsta była bardzo agresywna i sroga. Zwykle przybiera to taką formę, że matka bardzo takiego delikwenta krytykuje po to, żeby go mieć z głowy. Znaczy, krótko mówiąc, to są te mamy, dla których partner córki żaden nigdy nie jest dobry. Znamy jeszcze historię inną, dramatyczną, o matce, która posunęła się tak daleko, bo te matki też często potrafią próbować oczarować tych chłopaków swoich córek. I słuchajcie, byłam świadkiem naprawdę dziwnych historii, kiedy te matki no, przekraczały, delikatnie mówiąc, granice flirtu i było to mało smaczne. Starały się być bardziej powabne od swoich córek. Ja na jednym z forów internetowych czytałam relacje bardzo wstrząsające osób, które na terapii przeanalizowały swoją relację z matką, i była relacja jednej kobiety, którą naprawdę szczerze podziwiam, że podźwignęła się z tej relacji kosztem urwania w ogóle kontaktu ze swoją matką, ale tu nie było innej drogi. Jej matka rywalizowała z nią we wszystkim. We wszystkim musiała być najlepsza, najpiękniejsza i poruszyłaś temat partnera. U niej doszło do tego, że partner ją zostawił, tą dziewczynę, a ona potem odkryła, że miał romans z jej matką. Tak. Czyli mimo, że była od niej o 25 lat starsza, to nie mogła przecież zaakceptować tego, że od, że od swojej córki jest mniej atrakcyjna. Ale też często, bo mówimy o tym właśnie zawłaszczeniu jeszcze na tym etapie, zanim ono eskaluje do takich już agresywnych zagrywek, to ono przyjmuje właśnie takie mniej czytelne formy uwielbienia i wspaniałe mamy relacje. I tutaj jest, słuchajcie, duże niebezpieczeństwo słynnego: moja mama jest moją najlepszą przyjaciółką. Brzmi niewinnie. Ja nie mówię o bliskiej i pełnej szacunku do czyjejś odrębności, relacji, najczęściej wybudowanej przez bardzo dojrzałe emocjonalnie matki, bądź też w późniejszym wieku, jak już dziecko już jest samodorosłą osobą. Nie mówię o tym. Mówię o sytuacji, kiedy matka traktuje jako swoją przyjaciółkę, swoją niedorosłą córkę. I na przykład... Traktują ją jako odpowiednicę i na przykład regularnie zasypuje swoją córkę zwierzeniami, chociażby na intymne tematy. I wymaga również od tej córki zwierzeń bardzo podobnych, to znaczy, musi na przykład wszystko wiedzieć o jej doświadczeniach seksualnych, o tym, co się w niej dzieje psychicznie, kto jest dla niej ważny, że, krótko mówiąc, pod pretekstem bycia przyjaciółką, zaczynają totalnie kontrolować bo przecież przyjaciółce mówi się wszystko, a tak mogłoby jej coś umknąć. Więc kiedy na przykład taka córka przechodzi chociażby konflikt z koleżanką, to z największym prawdopodobieństwem ta matka nie będzie uczyła tej córki na przykład zdrowego przejścia takiego konfliktu, zobaczenia racji drugiej strony, próby komunikacji. Nie. Ona ją będzie utrzymywała w przekonaniu, że ta koleżanka naprawdę jest zdrowo walnięta i będzie tak po kolei wywalała tym sposobem zaocznie wszystkie koleżanki z życia swojej córki. No bo przecież czemuż córka ma mieć lepsze koleżanki niż mamusiak? Która bardzo cię wspiera w tym, abyś się nie naprawił i nie wybudował żadnych konkurencyjnych relacji z innymi ludźmi. Tu jest jeszcze drugi aspekt, że jeżeli matka od najmłodszych lat w życiu dziecka rozwiązuje wszystkie konflikty, dziecko nigdy nie wyszło ze strefy komfortu, zaryzykowania wybrania jakiegoś rozwiązania, problemu, nie zaryzykowało nigdy wyboru jakiejś drogi, to. Czy ma 5 lat, czy potem ma 30, nie umie tego zrobić bez mamy? Czyli tutaj problem jest też taki, że matka nie daje tych narzędzi do samodzielności, Dokładnie. bo jeszcze sam sobie poradzisz w życiu. No właśnie. sama sobie poradzi. A po co ci takie dziecko, które radzi sobie bez mamusi? Utrzymywanie dziecka w niesamodzielności gwarantuje ci, że będzie bardzo, bardzo blisko cyca. I, I na końcu powie, co ja bez ciebie bym zrobiła? I wiesz, to też, jeśli chodzi o takie właśnie matko-córkowe psiapsiłkowanie, to też przybiera formy, że matka zwierza się swojej niedorosłej córce, opowiada szczegóły intymnej relacji z ojcem tej dziewczyny. Te dziewczyny oczywiście siedzą już na terapiach. Jest to niewiarygodne, że dorosła kobieta przychodzi i opowiada szczegóły pożycia małżeńskiego, czy też kłótni małżeńskich i w ogóle intymnych sekretów swojej córce. Jedna z naszych słuchaczek do nas napisała, że jej mama z kolei opowiadała jej o tym, że pomiędzy jej najstarszą siostrą, Anią. Dokonała siedmiu aborcji. Opowiadaj o tym, kiedy ona była dziewczynką, no to jednak to nie jest wiedza dla, nie wiem, pięcio czy sześciolatki. I córka nie jest Twoim pojemnikiem na zwierzenia. Droga mamo, znajdź sobie koleżanki, przyjaciółki, a jeżeli nie możesz, to wyżal się na forum internetowym. Zwłaszcza jeżeli chcesz opowiadać o tym, jakim twój mąż jest idiotą i chcesz to mówić swojej córce, od której potem wymagasz, że pójdzie w świat i sama stworzy zdrowe relacje z mężczyznami, czyż nie? Kiedyś był taki model że kiedy rodziło się dzieci, zakładało się rodzinie, no to to był twój cały świat, kiedy pojawiło się to dziecko, to w ogóle kobieta się odcięła od swoich pasji, od swojego życia, od swoich koleżanek. No jakoś nie zauważyła, że jednak musi mieć jakieś dorosłe koleżanki, jeżeli chce z kimś porozmawiać, a nie, że nagle te wszystkie funkcje, które ty odcięłaś, poświęcając się dla macierzyństwa, mają spłynąć na twoje małe dziecko. I, i drogie mamy, możecie tym zrobić bardzo dużą krzywdę. Jeżeli ich uszka nasiąkną pewnymi opowieściami na temat spraw damsko-męskich i waszych własnych porażek, to to naprawdę może je warunkować potem w ich kolejnych jakichś życiowych wyborach i próbach budowania relacji. Tutaj zbliżyłyśmy się do takiego pytania, które się z nasuwa, jakie są motywacje kobiet, aby mieć dziecko? Bo wydaje się, że te odpowiedzi czasami nie są tak do końca oczywiste, a bardzo często są szokujące. Historia Ani, jednej z naszych słuchaczek, która podzieliła się swoją historią, to jest właśnie ta dziewczyna, która dowiedziała się od swojej matki, że przed jej urodzeniem mama dokonała siedmiu aborcji, ale ją. Postanowiła urodzić i teraz uwaga dlaczego, bo pomyślała sobie, że przecież ktoś musi się nią zająć na starość. Taka historia. Kiedyś przyjechała do nas dawno niewidziana rodzina. Miałam sześć lat. Mama tak nas z siostrą przedstawiła w trakcie obiadu, mówiąc o mnie. To jest Ania, ani mądra, ani ładna, nie wiem jak sobie w życiu poradzi. Za to o mojej siostrze mówiła tak: Basia to co innego śliczna, zaradna, świetnie się uczy i ważne tutaj jest to, że ta dziewczyna przeszła terapię i wracając do wspomnień z tamtych lat, ona zdała sobie sprawę nagle tak: nigdy nie sprawiała problemów, całe życie się bardzo dobrze uczyła zresztą skończyła świetne studia z czego jej matka oczywiście nie była zbyt zadowolona. Oglądała też swoje zdjęcia jako małej dziewczynki doszła do wniosku, że niczym nie odstawała urodą od swojej siostry. Była naprawdę fajnym, ładnym dzieckiem. I dlaczego ta matka to robiła? Żeby przypadkiem nie poczuła się na tyle pewna siebie, żeby rozpocząć swoje życie, całe życie, po to, żeby przytrzymać dziecko przy sobie. Trzeba było temu dziecku umniejszyć. I podcinać temu dziecku skrzydła bo przecież jak taka głupia i brzydka pójdzie w świat, no właśnie. to ją zechce. No właśnie, a tak nie będzie miała nic lepszego do roboty, niż zajmowanie się mamusią. Tutaj też został poruszony jeszcze drugi bardzo ważny temat to, że rodzice sami nakręcają dzieci na rywalizację pomiędzy sobą. Ta wspomniana tutaj Ania nie ma kontaktu ze swoją siostrą, nie udało im się uratować tej relacji i ona powiedziała, że matka takie na siebie nakręcała, że jedna jest ta ładna, zdolna, a druga ta brzydka i głupia, że one się po prostu znienawidziły. Przykre, smutne, że również to zostało tej dziewczynie odebrane. Na początku powiedziałyśmy, że każda matka kocha swoje dziecko, każda matka chce dla swojego dziecka jak najlepiej. Czy przytoczone przez nas historie to pokazują? Klasycznym też przykładem jest, jest: czuję się tak pusta w środku i tak nieszczęśliwa, że urodzę sobie dziecko, aby moje życie nabrało pełni. No tyle, że jeżeli ty jesteś pusta w środku, to ty nie przekażesz pełni dziecku. Jeżeli jest odwrotnie, jeżeli kobieta czuje się tak pełna czegoś dodania, tak pełna miłości, tak pełna możliwości przekazania jakiegoś daru, i wtedy zostaje matką i po prostu daje to bezinteresownie tej istocie, ze świadomością, że ta istota później to. Odda. Ale komu? Światu. Swoim dzieciom. A jeżeli nie będzie miała dzieci, to swojemu partnerowi. Jeżeli nie będzie miała partnera, to swoim przyjaciółkom, kotom, psom. Wszystko jedno. Światu. Tam, gdzie wybierze. Poruszyłaś tu bardzo ważny temat poświęcenia w macierzyństwie, bo przecież wiemy, że to jest bardzo ciężka robota, to jest ogromna odpowiedzialność, to jest bardzo duże poświęcenie, ale poświęcenie, na które jednak ktoś się decyduje. I ja wiem, że bardzo często trudy wychowawcze są bardzo duże: bardzo dużo kobiet boryka się z samotnym macierzyństwem i to jest bardzo przykre, ale ciężar tych frustracji no nie powinien jednak spadać w tej całej sytuacji na dziecko. Tutaj jeszcze chociażby dochodzą takie historie matki wypominające swoim dzieciom, że przez ciebie straciłam figurę, przez ciebie nie jestem już taka atrakcyjna. No po co? Znam też przykłady dziewczyn, które non stop słyszą od swoich matek, że gdyby nie ty, to ja bym zrobiła karierę, skończyła studia, dalej może. Krótko mówiąc, i życie byłoby fantastyczne. Tylko te córki potem na terapiach dochodzą do wniosku, że stały się dla tych matek fantastycznym pretekstem. Żeby te matki tego wcale nie musiały robić. Bo tak by musiały sobie powiedzieć, a może wcale nie byłam skłonna tego zrobić, a może byłam zbyt leniwa, a może było tak, że po prostu zwyczajnie nie było to dla mnie ważne. Tylko teraz mi się wydaje, że muszę opowiadać, jakie to niby miałam szczególne plany i możliwości, bo duch czasu tego wymaga, więc opowiadają takie historie. I tym samym uwiązują to dziecko w poczuciu wiecznego poczucia winy i konieczności rekompensaty za rzeczy, które matka rzekomo straciła, a który bardzo często nigdy nie miała. Na dzień dobry zaciągasz tak potężny kredyt, którego choćbyś nie wiem jak była świetną córką, nie jesteś w stanie spłacić. Nigdy nie będziesz dostatecznie lojalna, kochająca, piękna, mądra, żeby spłacić ten dług w oczach takiej matki. Moja koleżanka słuchała regularnie od swojej mamy, że gdyby nie ona, to z pewnością skończyłaby studia i, i zaczęłaby doktorat. No, i dziewczyna to zawsze strasznie przeżywała, i tak aż któregoś dnia odkryła, że jej matka została wywalona w pierwszej klasie liceum, i na tym skończyła się jej edukacja. Ale dzięki temu zamiast, no nie wiem, lenia, miała opinię Matki Polki, Cierpiętnicy. W naszej kulturze, mit matki, Matki Polki, poświęcenie dla wychowania dzieci, to są naprawdę potężne symbole, to są naprawdę bardzo ważne dla nas tematy. I dyskutowanie w ogóle z, z tym, wiecie, że każda matka chce najlepiej dla swojego dziecka, że przecież matka to jest świętość. Kolejne teksty. Matka może. Matka może ci powiedzieć wszystko, bo matka może. Tak, y to też jest bardzo silne u nas, że naszym matkom się wydaje, że skoro one są matkami, to my jesteśmy na przykład szczególnie zainteresowane ich zdaniem w sytuacji, które o to zdanie nie prosiłyśmy, ale ja jestem matką. Przedstawione przez nas historie zmuszają do dyskusji z tym mitem, że matka to jest świętość, bo cierpienie i ból bardzo wielu dzieci, które jest w takich relacjach, no jednak szacunek do tego cierpienia wymaga, żeby jednak spuścić trochę stonu. I dlaczego o tym mówię? Bo kiedy przytaczałam chociażby historię Janet, czy myślicie, że jedyne co ona dostała od społeczeństwa to jest wsparcie? Nie. Spadł na nią również olbrzymi hejt, że przecież matka się dla niej poświęcała, że gdyby nie matka, ona by nie zrobiła nigdy takiej kariery. Nikt nie sławał, tym, że ona tę karierę nie prosiła, bo przecież jest taka niewdzięczna. Później padały słowa, że chce się wzbogacić na śmierci swojej matki. Oczywiście były osoby, które poszły za tym, że ona w ramach terapii chciała o tym opowiedzieć i również dać siłę innym dziewczynom, które mają tego typu problem, ale spadł na nią olbrzymi hejt. U nas krytykowanie matek to jest temat tabu. I dlaczego tak trudno nam krytykować matki? Po pierwsze, dlatego, że ten temat jest spychany do podświadomości, bo przecież również dlatego, że my nie możemy zaakceptować tego, że najbliższa nam osoba jest tak okrutna. Ponieważ jesteśmy wychowani właśnie w tym przeświadczeniu, że przecież mama chce dobrze, że przecież mama obdarzyła nas wielką miłością, i okazuje się, że nagle jesteśmy niewdzięczni. Tutaj jeszcze jest ten olbrzymi też nacisk, no, że przecież dziecko nigdy nie chodziło brudne, było nakarmione, ale to, że w międzyczasie była tam przemoc psychiczna, to jest bardzo bagatelizowane. Co dalej jest ważne? W naszej kulturze dziecko powinno być posłuszne, dziecko powinno słuchać, to rodzic decyduje, co masz robić, co czujesz. To rodzic nazywa, kiedy upadasz, i rodzic mówi, nic się nie stało, on ci tak jakby pokazuje, co się tak naprawdę stało. Albo każe ci na przykład zjeść obiadek, żeby babci nie było przykro, i tym samym się dowiadujesz, że ważniejsze jest to, żeby komuś nie było przykro, niż fakt na przykład, że to by się już ulewa. Mama tobie mówi, słuchaj, tak jak wspomnianej Janet, teraz się powinnaś głodzić, żeby nie dojrzewać, żeby mieć więcej ról. No słuchajcie, z naszej perspektywy to jest bezdyskusyjnie skandaliczne, szkodliwe i złe. No ale przecież jej się wydaje, mama mi tak powiedziała, a mama chce dla mnie jak najlepiej, więc to musi być dla mnie dobre. Kolejna rzecz, istnieje też kult kobiecości. A jaka jest kobieta? Kobieta jest delikatna, kobieta jest wrażliwa w opozycji do męskiej agresji, plus agresja kobiet przybiera często formy nieoczywiste, czyli na przykład jest to mama, która się za niespełnianie jej oczekiwań obraża na tydzień, na dwa. Również wieczne jejczenie matek, to znaczy to, że córka właściwie niczego innego nie słyszy, jak tego, jak matce jest źle, jak jest strasznie, jaka jest biedna, jak wszystko jest dookoła chujowe, to też jest forma przemocy. Bo do czego to zobowiązuje tą córkę? Do skakania wokół tej matki, spełnienia wszystkich jej życzeń, często kosztem swoich własnych potrzeb, po to, żeby mamie w końcu było dobrze. No i wspomniany już stereotyp, że matka to świętość, nawet matka, która pozwala katować swoje dzieci, no, raczej nie kocha swojego dziecka, i myślę, że trzeba tę dyskusję zakończyć raz tu, na zawsze. Tutaj warto wspomnieć, że osoby, które były maltretowane na przykład przez ojców, wielki ból przechodzą podwójny na terapię. Raz, kiedy muszą mówić o tym aktywnym agresorze, którym był na przykład ojciec, a potem, kiedy odkrywają, że biernym agresorem była matka, która była totalnie niedorosła i która nie była w stanie ochronić swojego dziecka. Takim ostatnim bardzo ważnym czynnikiem jest tutaj ten czynnik rodzinny. Po pierwsze, właśnie to, że nie bierzemy tych naszych brudów na zewnątrz, ale druga rzecz jest taka, że myślę, że to jest bardzo społecznie przyjęte, że dzieci powinny się zajmować swoimi rodzicami. I oczywiście ja nie jestem za tym, żeby dzieci porzucały swoich rodziców, tylko naprawdę spójrzmy trochę z większą empatią na osoby, jeżeli. Nimi nikt się nie zajmował albo nie zajmował się nimi dobrze jako dziećmi, to dlaczego oczekujemy od takich osób, że one się teraz dobrze zajmą swoimi rodzicami? Na naszej grupie zamkniętej, nieswobny królewny, grupa dla kobiet, które nie chcą jechać na autopilocie, zadałyśmy dziewczynom pytanie o to, czego potrzebujemy, a czego nie potrzebujemy od naszych matk. Co same dostały, co same jako matki. Robią inaczej. Bardzo piękna się z tego wywiązała dyskusja, bo my tutaj oczywiście dużo mówiłyśmy o takich niebezpieczeństwach czy wręcz patologiach macierzyństwa, ale teraz też chciałybyśmy powiedzieć o tym, jakie piękne rzeczy dostajemy bądź chciałybyśmy dostawać i, i też właśnie co dziewczyny same potrafiły zmienić. I na przykład Magdyna napisała. Matka powinna stworzyć z córką bardzo głęboką i ciepłą relację, opartą na miłości, akceptacji, szacunku. Tak, by dziecko, nawet nastoletnie, zawsze mogło przyjść i bez wstydu, bez obaw, że zostanie ocenione, skrytykowane, opowiedzieć o tym, co je dotyczy o trudnych sprawach, dorastaniu, hejtowaniu, miłości itd. Albo po prostu przyjść i posiedzieć wspólnie nie każdy lubi mówić. Matka, będąca w relacji, zauważy, że coś córkę dotknęło. To chyba taka wizja idealna. Uważam, że bardzo piękna, bo do czego się to sprowadza? Do tego, aby córce dać przestrzeń, aby jej towarzyszyć, aby ją wspierać, ale nie włazić jej na głowę. Nie oceniać, myślę, że to jest bardzo ważne i szanować to, bo mamy tutaj bardzo dużo tych historii z tym zaciąganiem długu, z tym, że dzieci rodzi się dla siebie, do spełnienia swoich oczekiwań, do realizacji swoich planów. A tu jest właśnie ta piękna wizja tego, że to jest oddzielna, niezależna istota, której my partnerujemy w tym życiu. I że mama stoi za tobą i daje ci siłę. Idź, poradzisz sobie. Wyposażyłam cię w tak dużo miłości i różnych rzeczy, że wiem, że sobie poradzisz. To jest też taka właśnie piękna wizja, że jakby co, to ja tu będę, gdybym była potrzebna, gdybyś chciała się mnie o coś zapytać, ale właśnie tak jak powiedziałaś, ale ty sobie sama poradzisz. Magdyna jeszcze powiedziała o tym, że powinniśmy też przekazywać szacunek do siebie i innych, pewność siebie i nauczyć się cieszyć z drobnych rzeczy. Zobacz, jakie to jest ważne w Polsce. Ja powiedziałam o tych j mamach. Słuchajcie, w jaki sposób mama, która wyłącznie zalewa córkę swoimi żalami, niespełnianiami, roszczeniami, pretensjami, ma wychować szczęśliwą córkę? Nie ma takiej możliwości. Z tego, co mówi Magdyna, wynika, że. Chciałybyśmy, aby nasze mamy wyposażyły nas w określone zdolności, a nie ręcznie nami sterowały, i przekazały pewną odporność psychiczną i właśnie radość życia. Z kolei Sylwia napisała: Córka potrzebuje dostać od matki szacunek do jej głębokich poszukiwań i wynikających z tego poglądów. Wiedzę i doświadczenie, ale bez właśnie sterowania ręcznego. Córka nie potrzebuje dostać. Pokazywania, jak to świetnie jakaś inna coś robi i że ona to zawsze ogarnie w przeciwieństwie do własnej latorośli. Nie czy... potrzebuje też porównywania. I nie potrzebuje biadolenia na facetów. Ten wątek z mężczyznami bardzo, jakże ważny, jak my mamy budować zdrowe relacje, jeżeli nam mówicie, że wszyscy faceci są beznadziejni. Albo co gorsza, że jeżeli matka miała nieudane małżeństwo czy związki, to wdrukowuje swojej córce, że ona będzie miała taki sam los, bo tacy są faceci. No i pocałunek śmieci, dany przecież z miłości i troski, czyż nie? Dorota napisała. Trzeba przekazać podstawowe wartości zaradność, samodzielność, wiedzę życiową, pasję, otwartość, poczucie humoru, akceptację samego siebie i innych. Czego się wystrzegać? Nie przekazywać lęków i traum. To jest niesamowicie mądre. I w podobnym duchu wypowiedziała się Kasia właśnie na pytanie, czego matka nie powinna przekazywać: Traumy. Robienie wszystkiego, by udowodnić swoją wartość, by zyskać w oczach własnej matki i otoczenia, żeby coś udowodnić. Każda z nas ma swoją wartość i powinna ją znać, być dumna z tego, jaka jest i żyć dla siebie. Zajęło mi to prawie 60 lat, ale dziś chodzę z głową podniesioną. Mam swoją niepowtarzalną wartość. Tak jak moje córki, które mam nadzieję dużo nauczyły się na moich błędach. Piękne sytuacje. Bardzo piękne. Drogie mamy, jeżeli wam coś się nie udało, to po pierwsze nic nie stoi na przeszkodzie, aby to naprawić w waszym życiu, bo życzymy wam jak najlepiej i naprawdę macie szansę być w nim szczęśliwe, ale nie przytrzymujcie swoich córek po to, żeby wam towarzyszyły w tym nieszczęściu. Może też nawet jest tak, że możecie się czegoś od nich nauczyć, i na przykład robić coś inaczej i nie powielać tych samych błędów. Bo jeżeli dajecie nam recepty, które u Was nie zadziałały, to u nas prawdopodobnie również nie zadziałają. Jest to cytat z wypowiedzi Aldony lat 62, zamieszczony w książce: Toksyczna matka jak się bronić przed jej wpływem i ustalać granice wydawnictwa Muza autorstwa Ireny Stanisławskiej i Roberta Rutkowskiego. Nie trzeba szukać usprawiedliwienia dla naszych matek, ponieważ nie ma w nich winy dlaczego? Popełniłam w stosunku do moich dzieci te same błędy, które moja matka popełniła wobec mnie. Moje dziecko było dyslektykiem i dysgrafikiem. Psycholog, do którego chodziło, powiedziała mi Proszę chwalić swoje dziecko, chwalić za wszystko, cokolwiek zrobiło. A ja nie mam tego w swoim oprogramowaniu. Ja nie mam kurwa tego chwalenia. Ja nie wiem, o co mu chodzi. Muszę dopiero przejść całą drogę, żeby się dowiedzieć, że dziecko trzeba chwalić i jak to robić. Sama w sobie tej miłości i tego ciepła nie miałam. Mogę wypromieniować tylko to, co mam, a nie to, czego nie mam. Dlatego nie trzeba szukać usprawiedliwienia. Po prostu jest, jak jest, było, jak było, bo nie było innej możliwości. Ja to rozumiem. Wydaje mi się, że tu jest ważny element samoświadomości. Natomiast możemy bardzo wiele zmienić, tylko właśnie musimy zacząć od siebie, a nie zwalać odpowiedzialności na wszystkich wokół. Tak, oczywiście jest to ciężka praca, ale to jest praca, która może przynieść realne efekty. To jest do zrobienia. Mamy takie na końcu jakieś prośby do, do, do naszych mam, tak podsumowując, co jest dla nas ważne, a co może niekonieczne, co chciałybyśmy od Was dostać, a za co serdecznie dziękujemy. Ale myślę, że też do dziewczyn, które są mamami, bo myślę, że wiele z tych problemów to nie są problemy, które są zamieszchłe. Więc po pierwsze, drogie mamy, nie dawajcie nam dobrych rad, o ile same o nie nie poprosimy. Zwłaszcza nie dawajcie nam rad w sprawach, w których same nie macie sukcesów. Zwłaszcza nie przekazujcie nam swoich niezawodnych recept na szczęście, jeżeli same nie jesteście szczęśliwe. Pozwólcie nam eksperymentować i iść własną drogą. Właśnie, pozwólcie nam poszukiwać, bo to jest nasze życie. Właśnie, nasze. A jeżeli na przykład jesteście szczęśliwe i spełnione, to zaakceptujcie, że my jesteśmy inne i na przykład możemy szukać i odnaleźć nasze szczęście i nasze spełnienie zupełnie gdzie indziej. Również, drogie mamy, to matka według nas powinna dawać córce oparcie, a nie szukać u niej oparcia. Pomijam oczywiście późną starość czy jakieś zdrowotne dramaty, ogólnie skrajne sytuacje, w których należy dać wsparcie tych, którym kochamy. Nie mówię o tym. Mówię o pewną codzienność. Twoja córka nie jest wokiem na twoje zwierzenia. Jeżeli chcesz się wygadać, to, to idź do koleżanki. Zwłaszcza jeżeli płytać się zacięła i to może zwyczajnie być szkodliwe dla twojej córki. Nie przekazujcie nam swoich traum i lęków. Nie krytykujcie nas jak wściekłe również. My od tego nie staniemy się idealne, tylko zaniżacie nasze poczucie własnej wartości. A jeżeli to my mamy niskie poczucie własnej wartości, to wpakujemy się w życiu w niejedną drakę i zawiążemy kilka tak toksycznych relacji, że będzie Wam nas szczerze szkoda. I jeszcze taki postulat: wspierajcie nas pomimo tego i właśnie dlatego, że jesteśmy osobnymi istotami z odmiennymi potrzebami. Nie wmawiajcie nam własnych potrzeb i wybogów życiowych jako właściwe. I myślę, że też co bardzo ważne, drogie kobiety, kiedy zostajecie mamami, nie zapominajcie o sobie, bo to, że wdrukujecie sobie, że musicie się poświęcić, bo wiadomo, to jest ogromne poświęcenie, ale jeżeli poświęcicie za dużo, jeżeli wyprójecie sobie, żyły w tym procesie, to naprawdę może się okazać, że na koniec ten rachunek za to poświęcenie, które wy wystawicie swojemu dziecku, będzie nie do udźwignięcia. Żyjcie również swoim życiem, nie, re nie rezygnujcie ze swoich pasji i szanujcie też to, że wasze dzieci mają inne życie, a nie mają wam teraz spłacać kredyt za wasze poświęcenie. I czasy się zmieniły. Bo kiedyś rzeczywiście kobiety nie miały możliwości pracy, nie miały takich możliwości rozwoju jak dzisiaj. Co za tym szło, że żyły życiem swoich mężów, były paniami profesorowymi, doktorowymi, ale również żyły życiem swoich dzieci, które były ich największym osiągnięciem ich laurką, trochę taką wizytówką jak pięknie przestrzeżony trawnik w ogrodzie. Dzisiaj kobiety mają też swoje życie powinny żyć swoim życiem. I, I powinny zaakceptować to, że dziecko jest oddzielną istotą, a nie przedłużeniem czy ich odznaką po prostu za osiągnięcia życiowe. Największą radość i, i największą wartość nasze mamy nam przekażecie. Kiedy będziecie same szczęśliwe, kiedy będziecie się troszczyć o swoje własne życie, swoje relacje, kiedy bardzo, bardzo o siebie same zadbacie, o co Was bardzo szczerze prosimy i wtedy miłość w świecie będzie krążyć i po prostu wszyscy na tym skorzystamy. Oprócz terapeutów, <laughs> żegnamy się z Wami. Cześć! Dzięki za dzisiaj dziewczyny. Trzymajcie się. pa. pa. Jeżeli zaciekawił Cię ten odcinek, to ostrzegamy, że będzie tego więcej. Dlatego zachęcamy Cię do subskrypcji naszego podcastu na Spotify i YouTube, a także do udostępniania naszych nagrań. Dziękujemy, że z nami jesteś.